Kochani bracia i siostry, właśnie wczoraj skończył się kurs KAMH w Rzeszowie. I gdy on się kończył, to ja już raniutko, bo przed szóstą, wyjechałem do miejscowości, w której jeszcze nigdy nie byłem. Miejscowość w górach koło Nowego Sącza, nazywa się Librantowa. I właśnie dojeżdżam, jest rano, jest siódma coś. Dojeżdżam do tej Librantowej. Nigdy tu nie byłem. Słuchajcie, to jest dla mnie nowe doświadczenie. Z tego co wiem, to jakaś malutka parafia, ale moje serce odżywa, bo widzę górki i jest mi miło, że tutaj właśnie będę teraz przez parę dni. Ale przy okazji chciałbym pożegnać wszystkich na KAMH-u, bo oni nie wiedzieli, że mnie już nie będzie w niedzielę. Serdecznie Was pozdrawiam, dziękuję za piękny kurs. No i też polecam modlić się tutaj tą parafię, bo do środy tu będę, więc niech Pan Bóg działa tutaj z mocą, niech objawia swoją łaskę, swoją miłość, niech te rekolekcje przyniosą piękne owoce dla każdego z nas. Pozdrawiam sprzed Librantowej. Pa, pa, miłego dnia, Bożego dnia. O, właśnie już przejechałem przez parafię Miłkowa, czy miejscowość Miłkowa. Zobaczcie, jakie fajne zakręty cały czas. Tylko tak sobie skręcam i skręcam. Ciągle pchnę się w górę. No jestem ciekaw, jak tam w tej Librantowej. Ja mam wrażenie, słuchajcie, że nigdy jeszcze tą drogą nie jechałem, ale mogę się zdziwić. No. Dobra, to jadę dalej. O, uwaga, będzie coś u góry będziemy. Chyba zdobyłem jakąś górę. O, tu ładne widoki po lewej, po prawej. Jest pięknie. No i góra jest zdobyta. No, ciekawe, coś będzie po drugiej stronie, czy nie? Zaraz się dowiemy. Jeszcze kawałek do szczytu. Nie ma tak łatwo. Już za chwileczkę, już zobaczycie. O, jestem ciekaw widoku po drugiej stronie. Nie, teraz kojarzę, że jechałem tędy. Chyba nocą, tak. Z tego powodu nie pamiętam, to nie jest tak, że jadę i każdy zakręt już jest moim. Choć większość dróg w Polsce jest już taka. Ale tutaj bywam rzadziej. Wow, jaki widok, zobaczcie na dolinkę. Po drugiej stronie, jak jest pięknie. Ale ta nasza Polska ładna, co? Pozdrawiam z ładnej Polski. I zobaczcie do przodu, jak jest pięknie. Dobra. Teraz będziemy zjeżdżać w dół. Trzeba jakieś parę procent ostrożności zachować. No ale superówka. Superówka. Zostaje do środy. Dosłownie do środy zostaje, bo do środy są te rekolekcje. Pa, pa. A co jest ciekawe, jechałem na Nowy Sącz i nagle patrzę, jestem w miejscowości Siedlce. Tak troszkę jakby inny kierunek, ale to prawdopodobnie inne Siedlce, nawet na pewno. Więc pozdrawiam z Siedlec pod Nowym Sączem. Oto i wynika z tego, że dojeżdżam właśnie pod tenże kościół. Więc tu będą dzisiaj rekolekcje. Librantowa. Rzeczywiście na pewno nigdy w życiu tu nie byłem. A to jest sprawca tego zamieszania. To właśnie jego wina, widzicie? To jego wina. O. Witam. Cześć Fredek, musisz pozdrowić wszystkich z Antidotum. Pozdrawiam wszystkich z Antidotum z Librantowej. Z Librantowej. Dzień dobry, bracia i siostry, Antidotum, odcinek 450, czyli w miarę równy. Wczoraj mnie nie było, ale słuchajcie, tutaj po przyjechaniu do Librantowej się okazało, że tyle ludzi potrzebuje, tyle spotkań miałem,
Bóg tak zorganizował czas, że dopiero wieczorem po prostu wylądowałem, a wiecie, poszedłem 3:30 spać, rano wstałem 5:25 dokładnie, żeby tu zdążyć na te rekolekcje do Librantowej. Miejsce jest przepiękne, teraz mam piękne słońce, nagrywam tu u księdza proboszcza, gdzie śpię na parafii, wstałem właśnie, no i nagrywam wtorkowe antidotum, no bo już w poniedziałku to szkoda odrabiać, bo nie zdążę potem z wtorkiem. I słuchajcie, dzisiaj się trafia, czyli wasz wtorek, święto nawrócenia świętego Pawła Apostoła. Amen. Ja bardzo lubię Pawła Apostoła. I no i jest ten fragment dzisiaj. Dzisiaj mamy Dzieje Apostolskie, znaczy dzisiaj mamy o nim też, 22:3-16. Paweł powiedział do ludu, ja jestem Żydem urodzonym w Tarsie w Cylicji. Wychowałem się jednak w tym mieście u stóp Gamaliela. Otrzymałem staranne wykształcenie w prawie ojczystym. Gorliwie służyłem Bogu, jak wy wszyscy dzisiaj służycie. Prześladowałem tę drogę, głosując nawet za karą śmierci, wiążąc i wtrącając do więzienia mężczyzn i kobiety, co może poświadczyć zarówno arcykapłan, jak i cała starszyzna. Od nich otrzymałem też listy do braci i odbywałem drogę do Damaszku z zamiarem uwięzienia także tych, którzy tam byli i przyprowadzenia do Jeruzalem dla wymierzenia kary. W drodze, gdy zbliżałem się do Damaszku, nagle około południa otoczyła mnie wielka jasność z nieba. Upadłem na ziemię i posłyszałem głos, który mówi do mnie, Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Kto jesteś, Panie? Odpowiedziałem. Rzekł do mnie, ja jestem Jezus Nazarejczyk, którego Ty prześladujesz. Towarzysze zaś moi widzieli światło, ale głosu, który do mnie mówił, nie słyszeli. Powiedziałem więc, co mam czynić, Panie? A Pan powiedział do mnie, wstań, idź do Damaszku, tam Ci powiedzą wszystko, co postanowiono, byś uczynił. Ponieważ zanim widziałem odblasku owego światła, przyszedłem do Damaszku prowadzony za rękę przez moich towarzyszy. Niejaki Ananiasz, człowiek przestrzegający wiernie prawa, o którym wszyscy tamtejsi Żydzi wydawali dobre świadectwo, przyszedł, przystąpił do mnie i powiedział, Szawle, bracie, przejrzyj. W tejże chwili spojrzałem na niego, a on zaś powiedział, Bóg naszych ojców wybrał cię, abyś poznał Jego wolę i ujrzał Sprawiedliwego. I jego własny głos usłyszał. Bo wobec wszystkich ludzi będziesz świadczył o tym, co widziałeś i słyszałeś. Dlaczego teraz zwlekasz? Wstań, przyjmij chrzest i obmyj się z twoich grzechów, wzywając Jego imienia. Oto Słowo Boże. Bogu nie będą dzięki. Ja wybrałem pierwsze czytanie, bo są dwa do wyboru. Znaczy, szczerze nie spojrzałem dalej, jest drugie po prostu dlatego. Potem mamy z 9, czyli samo to wydarzenie po prostu mamy, o którym Paweł zaświadcza w 22 rozdziale dziejów. Pierwsza rzecz, która mi się nasuwa, ona będzie w ogóle jakby kosmiczna, bo pewnie znacie historię Szawła, ale co to dzisiaj dla nas? Ja myślę, że tutaj pomyślałbym o wszystkich rodzicach i dziadkach, dzieci już dorastających, czy nawet już dużych, takich no, dorosłych, ale dopiero młodych, czyli dopiero niedawno stali się dorosłymi. I chodzi mi o tych młodych ludzi, którzy się pogubili, którzy no właśnie, zgubili wiarę, nie wiedzą, gdzie mają dalej zmierzać, nie? Bo są tacy ludzie i z tego, co widzę, jest coraz więcej. Tu też księża mówią, że od czasu koronawirusa no to młodzież prawie w ogóle zniknęła z kościoła. No wiadomo, że to jest celowe działanie, wiadomo, że też chodzi o to, żeby niszczyć po prostu no kościół. Walka z kościołem jawna już jest i czy nam się to podoba, czy nie, tak po prostu jest i będzie pewnie jeszcze gorzej. I teraz o co mi chodzi w tej kwestii, że ci młodzi ludzie zarzucili wiarę i teraz no, nie wiem, będziemy im truli nad głową, ty powinieneś, bo ty, dlaczego to nam zrobiłeś, nam rodzicom, czy nam dziadkom, zależy, kto się o tą wiarę troszczy. A tutaj by trzeba było tak spojrzeć po Bożemu. Zobaczcie, w nawrócenie Szawła nie zaingerował żaden człowiek.
A ten człowiek się już, Szafeł się już strasznie pogubił. On no, skazywał ludzi na karę śmierci za wiarę. Nie? Tych ludzi skazywał na karę śmierci. Był bardzo starannie wykształcony, był bardzo mądrym człowiekiem, nie? Ale się właśnie pogubił. Czasem jest tak z mądrością, że ta mądrość ludzka może nas wyprowadzić na manowce. Bóg mówi, myśli moje nie są waszymi, myśli wasze nie są moimi. No i to się stało z nim. Wyprowadziło go to na manowce, nie zobaczył prawdy, ale co? Sam Bóg ingeruje. Nagle Bóg się objawia przed nim. I teraz po co to mówię? Mówię o dzieciach i o wnukach, którzy się pogubili. No z prostego powodu. Ty zacznij po prostu jako ufający Bogu, no nie, Psalm 37, werset 5, powiesz Panu swą drogę. On sam będzie działał. Właśnie to On sam będzie działał. Jest to bardzo ważne. Skoro Bóg mógł nawrócić Szawła, i to tak radykalnie, Bóg może nawrócić Twojego syna czy Twojego wnuka. I prawdopodobnie Ty już wiele nie zrobisz, bo dla niego Ty jesteś już starym pokoleniem, Ty się nie znasz, są nowe czasy, on wie lepiej. Więc wydaje mi się, że po prostu my jako rodzice wtedy i dziadkowie nie mamy siły przebicia. Nie? Dzieci kiedyś i wnukowie kiedyś docenią nasze życie, jak już im się zaczną takie dorosłe problemy, dorosłe trudy. Nie? Ale teraz szukają po swojemu. Teraz jest taki moment, kiedy im się wydaje, że oni są najmądrzejsi i może nawet mają bardzo wielką mądrość. Nie? No ale czegoś jeszcze brakuje. No i tu ważne jest, żeby ci ludzie w którymś momencie też po prostu powiedzieli Bogu tak, no ale kiedy to się stanie, w jaki sposób Bóg da im znak. I to jako rodzic, co możesz robić? Możesz po prostu modlić się sam w domu i ogłaszać nad tym dzieckiem, czy nad tym wnukiem, Boże błogosławieństwo. Tylko tyle, modlić się wieczorem, Panie Boże, ja ogłaszam dzisiaj nad moim synem, nad moją córką, czy nad moim wnukiem, moją wnuczką, pełnię Twojego błogosławieństwa. Niech Twoje błogosławieństwo, Ojcze, w imię Jezusa Chrystusa doprowadzi to dziecko do wiary. Doprowadzi do nawrócenia. Amen. Tylko tyle. Dla mnie właśnie nawrócenie świętego Pawła jest takim światełkiem, nie? Dla wszystkich troskających się. Ja też nie wiem, jak będą żyły nasze dzieci. Nasze dzieci, mogę powiedzieć, w większości są bardzo zdołowane tym, jak funkcjonuje Kościół, jak funkcjonuje w czasie epidemii, jakie ruchy porobił postawą wielu. No, nasze dzieci są też zdegustowane i mają z tym problem. I mają z tym duży problem. Ale co? Mam im nakazać? Nie. Niech po prostu same szukają. A Słowo Boże mówi bardzo jasno, szukajcie, a znajdziecie. Ja nie wiem kiedy to się stanie. Nie wiem, czy Bóg do nich Ananiasza pośle, czy stanie się to inaczej. Pozwólmy Bogu działać według Jego zasad. My to dziecko po prostu powierzmy. Ja powierzam to też Panie Judytę, powierzam Dominika, powierzam Lenusie, powierzam Samuelka. O tak, Panie, i proszę Cię, żebyś dał im poznać piękno Ciebie, piękno wiary, piękno relacji. I żeby ich życie, potem tak jak życie świętego Pawła, w cudowny sposób pracowało dla Bożego Królestwa. Żeby ich życie w cudowny sposób pracowało dla Królestwa Bożego. Amen. Psalm. Co my dzisiaj mamy za psalm? Mamy dzisiaj 117. No to mamy długi psalm, najdłuższy na świecie. Wszystkie dzieci mówią go na pamięć, prawie u nas też możecie swoje nauczyć na pamięć. Nie? Zaczyna się Alleluja, chwalcie Pana wszystkie narody, wysławiajcie Go wszystkie ludy, bo potężna nad nami Jego łaska, a wierność Pana trwa na wieki. Alleluja! Taki to jest cały psalm. Chwalcie Pana wszystkie narody, wysławiajcie Go wszystkie ludy. Nie dzieje się to. Dzisiaj tak się nie dzieje. Dlatego, bracie i siostry, jeżeli Ty jesteś jeszcze tym jednym z ostatnich bastionów wiary w Twojej parafii, w Twoim mieście, no to zacznij wielbić Pana. Zacznij wysławiać Pana. Zacznij służyć ludziom. Zapytaj się, może normalnie nie powinienem tego używać, ale zobaczcie, skończyliśmy właśnie w niedzielę kurs KAMH. Chcę właśnie wszystkich, czyli kurs animacji modlitwy charyzmatycznej.
Bracia i siostry, powiem, jak tylko gdzieś następny gdzieś będzie, jedźcie, poznawajcie, abyście wy byli skutecznymi narzędziami, abyście, tak jak tutaj Ananiasz pouczył Pawła, tak ten kurs, ludzie, ekipa na kursie też was pouczą, jak można posługiwać się darami duchowymi po to, by Kościół wzrastał, był piękny. Masz sąsiada, choruje, podejdź, połóż na niego rękę, pomóż się o niego. Przyjął nie to, co powinien, zaczyna się jego zdrowie kruszyć. Idź, pomódl się od Niego. Przyjdź, pomódl się o Niego. Z wiarą pomódl się. Bóg jest ponad wszystko. Bóg jest ponad wszelką chemię, ponad wszelką chorobę, ponad wszelkie tam rzeczy, dolegliwości, bo jest Bogiem Wszechmogącym. I zaproponuj, ja się mogę o Ciebie pomodlić. Albo zaproponuj, słuchaj, przyjdź do naszej wspólnoty, my się spotykamy. O, my akurat nie u Pelczara w czwartki, nie? Czy już zapraszam, w poniedziałki będą spotkania na taborze, od Dnia Zakochanych, czyli 14 lutego, tak, będzie seminarium odnowy wiary na taborze w Rzeszowie. Zapraszamy. Będzie seminarium wiary od 15 lutego we wtorki w Warszawie u świętego Patryka. Zapraszamy, przyjedźcie. I będzie jeszcze od środy, od 16 seminarium w Stadnikach. Stadniki to jest koło Krakowa, malutka miejscowość, ale może masz w miarę blisko, zapraszam Cię 8 razy pod rząd co środę w tych Stadnikach i wierzę, że poznasz wielu ludzi, którzy z jednej strony mogą Ciebie poprowadzić, a za chwilę Ty będziesz z drugiej strony pomocą dla wielu ludzi, a może nawet tam od razu, bo jedni drugich potrzebujemy. W Bóg, zobaczcie, co robi Duch Święty. Duch Święty zawsze tworzy wspólnotę. Tutaj stała się po tym upadku Szawła ciemność w jego oczach, stał się niewidomy, ale po co to było? No, on spokorniał przez to i on przez to zciemnienie poszedł prowadzony do tego Damaszku i tam Ananiasz mógł bezpiecznie do niego wyjść, bo wiedział, że mu nie zrobi krzywdy. I go uzdrowi. Nagle zobaczył, wow, ja potrzebuję drugiego brata, żebym ja mógł być zdrowy. Ja potrzebuję drugiego brata, by mi wskazał drogę, by mi podpowiedział, gdzie ja mam iść, jaka jest misja Boża dla mnie. Amen? Chwała Panu. Więc bracie i siostro, zapraszam. Szukajcie wspólnot. Jak jeszcze nie jesteś we wspólnocie, szukaj ludzi, którzy myślą podobnie, którzy rozważają Słowo Boże i którzy chcą służyć Bogu, mają otwarte serce dla Boga. A już jaka to forma wspólnoty, jak to, nieważne. Czasem trzeba trochę po prostu trudu dać, a zobaczycie, jakie piękne rzeczy Bóg zrobi. Pamiętaj, potrzebujesz braci i sióstr myślących podobnie. Duch Święty zawsze, zawsze jednoczy. Duch Święty zawsze zachęca do bycia bliżej między sobą. Tak, on jest takim spoiwem, takim cementem pomiędzy ludźmi, który chce, żeby oni byli blisko i trwało z sobą złączeni. Oczywiście miłością Bożą, taką czystą. Tak, amen. Dalej. No, małżeństwo też się oczywiście przydaje, Duch Święty, żeby były na stałe złączone. Dalej mamy Jan 15, 16, aklamację. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili. No i to powiemy o Pawle, tak? Abyście szli i owoc przynosili. On wybrał Pawła, nie Paweł się wybrał, ale on wybiera ciebie. Bo tu jest nie wy, nie ty, tylko nie wy, liczba mnoga, nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem. Bóg cię wybrał, wszyscy, bracia i siostry, jesteśmy wybrani. To jest pięknie pokazane w tym filmie Ewan Wszechmogący, tam właśnie to jest. Wszyscy jesteśmy wybrani. Jak ktoś dawno nie widział albo w ogóle nie widział, warto wrócić do filmu, czy go zobaczyć, Ewan Wszechmogący. Właśnie pod kątem misyjności, wyboru przez Boga. Wszyscy jesteśmy wybrani, wszyscy jesteśmy potrzebni. Amen. Więc otwórz to serce przed Bogiem, powiedz tak, Boże, ja chcę Ci służyć, Ty mnie już poprowadź. I Bóg da Ci wskazówki, da Ci ludzi, ale potem pójdź za tą wskazówką, pójdź za tymi ludźmi. Nie? Żebyś całe życie nie formował się tylko przed kamerą, bo my nie mamy relacji przez to, że to jest kamera, nie? Że to jest odległość. Wyjdź do ludzi po prostu. Amen. No i kochani, dzisiaj jest Marek 16, 15 do 18. To jest mój ulubiony fragment. Wczoraj go w Librantowej, czy w niedzielę go cytowałem na każdej mszy. No, początek mojego nawrócenia. Marek 16, 15 do 18. Idźcie na cały świat. Amen. I głoście Ewangelię. Tak. Jezus, ukazawszy się 11, powiedział do nich, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. Kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą.
moje złe duchy będą wyrzucać nowymi językami, mówić będą, węże będą brać do rąk. Jeśli by co za tego wypili, nie będziemy szkodzić, na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie. Amen. Nie czytałem, znaczy sprawdzałem, czy na pewno jest takie samo tłumaczenie, bo to się co jakiś czas różni, ale tak, takie jest. Czyli tej wersji się nauczyłem. To ona w sumie od trzeciej wersji tysiąclatki jest niezmienna. Amen, amen. Bracie i siostro, ja bym chciał na coś uwagę tu zwrócić. Na wyraz wiara, bo on się pojawia trzy razy, nie ma żadnego wyrazu więcej. Jezus powiedział, ukazawszy się 11, tak, powiedział im: idźcie na świat, głoście Ewangelię, cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Także do psa możesz, jak tam się rozchorował, czemu nie? Czy drzewo ci marnieje? Połóż na nie rękę i powiedz: uwalniam Boże życie do ciebie. Uwalniam Boże i mówię do ciebie w imieniu Jezusa, drzewo, napraw się. Może to jest twoja jabłonka, będzie teraz jak znalazł w czasach tej galopującej, jakby to powiedzieć, pandemii inflacji, bo to jest gdzieś tam połączone, nie? I wszystkie gałęzie nauki pokazują, że to tak musi być. No. Mówią, że gaz podrożał o 340%. Boże, nie wiem, o czym my w ogóle mówimy, nie? No, galopująca inflacja. Więc fajnie mieć swoją zdrową jabłonkę i mieć przynajmniej swoje jabłka w ogrodzie, nie? Czy inne rzeczy, które hodujesz. Dlaczego ma ci to umierać? Powiedz, nie, w imię Jezusa, niech to żyje. Wszelkiemu stworzeniu. No i właśnie. I tam jest potem mówi, kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą. No i potem są te znaki. Tu zobaczcie, mamy znowu koniunkcję, kto uwierzy i przyjmie chrzest. Wiara jest decyzją, chrzest jest decyzją. Tylko że chrzest w naszej kulturze katolickiej no nie jest moją decyzją, bo to zazwyczaj ktoś mnie zanosi do tego chrztu i ktoś za mnie podjął decyzję. Daj Boże, że chciał dla mnie dobra, okej, no i fajnie, jestem włączony do Kościoła. Ale ja potem muszę podjąć decyzję wiary i wszyscy, którzy byli na Nowym Życiu, czy na seminarium Odnowy Wiary, nagle zaczynają to rozumieć. Rzeczywiście, ja muszę się pod tym chrztem podpisać. Ja muszę już przez swoją wiarę, ja muszę uwierzyć. Tak, ja wierzę, że Boże, Ty teraz chcesz się mną posługiwać. Ja teraz już to wierzę, że Ty, Boże, chcesz być moim Panem, moim Zbawicielem, nie? No i oni muszą podjąć decyzję. I zobaczcie, właśnie istotą jest ta wiara, że chrzest mieliśmy, cały pakiet łaski dostaliśmy, ale rozpakowujemy ten pakiet łaski właśnie przez wiarę, czyli przez moją decyzję. No i tutaj odnoszę zawsze wszystkich, żeby sobie unaocznić trochę wiarę. Słuchajcie, jest 555 wersetów w Biblii mówiących o wierze, czyli jest to dużo. No i przestudiowałem wszystkie, przeczytałem wszystkie i wybrałem z nich najlepszy, taki najlepszy, który najłatwiej, najładniej, najlogiczniej dla mnie odpowiada, czymże ta wiara jest. No i to jest już parę razy było na Antidotum, ale dzisiaj znowuż mówię, bo ten werset powinniśmy znać na pamięć, czym jest w ogóle wiara, jeśli mówię, że jestem człowiekiem wierzącym. I dzisiaj, kochani, zadanko, dzisiaj nauczysz się tego wersetu na pamięć. I w komentarzach napiszcie, tak, nauczyłem się na pamięć, już umiem. Amen. Werset bardzo łatwy do zapamiętania, jeśli chodzi o sigla, bo to jest Hebrajczyków, list do Hebrajczyków, 11 rozdział, pierwszy werset, czyli 3:1, 11:1. List do Hebrajczyków, 11:1. I brzmi: wiara jest zaś poręką dóbr, których oczekujemy, jest dowodem rzeczywistości, których nie widzimy. Czyli wiara jest moim poręczeniem, że to, w co wierzę, że to się uda, że to się spełni, że nasza Polska przetrwa to wszystko, co się dzieje, moja rodzina przetrwa, moje życie, moje zdrowie przetrwa. Wierzę, Panie, na przykład w to, nie? I że ta inflacja mnie nie zabije i mojej rodziny, bo Ty, Panie, się o mnie będziesz troszczył, tak? Zachęcam do wiary. Wiara. A dalej mówi, wiara jest dowodem rzeczywistości, których nie widzimy. Dzisiaj widzisz coś złego w twoim życiu, na przykład pogubionego syna czy córkę, nie? Życiowo, czy wnuka, czy wnuczkę, ale przez wiarę możesz zobaczyć nawrócenie. I możesz zawsze sobie, niech ci przyświeca wtedy nawrócenie świętego Szawła. A bracie i siostro, dalej to słowo mówi, że jeżeli my uwierzymy, to te znaki nam będą towarzyszyć. Te znaki nam będą towarzyszyć. Nowymi językami mówić będą, węże będą brać do rąk. Jeśli co za tego wypił, nie będzie im szkodzić. A to trzeba było wypędzać, będą złe duchy, tak? I na chorych ręce kłaść będą.
ci odzyskają zdrowie. To jest dla ciebie. Tak bym chciał skończyć dzisiejsze przesłanie. Bracie, siostro, to jest dla ciebie. To ty uwierz i to się będzie działo. I złe duchy przez twoją posługę będą wychodzić i węże nie będą ci szkodzić. Cokolwiek złego, co miałoby cię zabić, nie będzie ci robiło krzywdy. Amen? A na chorych położysz ręce i jeszcze ich uzdrowisz. Amen. Uwierz, czyli podejmij decyzję. Tak, ja wierzę, że Słowo Boga mówi prawdę także o moim życiu. I żyj według tego, co mówi Słowo Boga, bo Słowo Boga jest prawdziwe. Amen. Alleluja, chwała Panu i do przodu. I Panie, Cię wielbię i błogosławię. I dzisiaj proszę za wszystkimi szawłami. Dzisiaj, Tato, proszę za wszystkimi dziećmi z naszych rodzin, które się pogubiły, które przy tym chaosie informatycznym, przy tej wyimaginowanej wiedzy dzisiaj, przy łatwości dostępu do wszelkich informacji, niestety pomieszali prawdę z wiadomościami. O tak, Panie, z newsami i fake newsami. I to wszystko się wymieszało w takim garku i jest chaos w ich głowie. I Tato, ja proszę teraz, abyś Ty przychodził i byś powyciągał prawdę na światło w ich życiu. I co do niektórych może musisz tak radykalnie przyjść jak do szawła. I przyjdź tak radykalnie jak do szawła. Ja Cię, Tatusiu, o to proszę. A do innych przyjdź tak, jak oni tego potrzebują. Przez osobę, przez spotkanie, przez cokolwiek. Tak jak ja miałem tą okazję spotkać tego Pana w samochodzie, który był pogubiony w swoim życiu. O tak, Panie. Pogubiony, bo dookoła widział coś innego niż mówi Ewangelia. Ale Tato, ja proszę za jego serce, żeby jego serce było pociągnięte przez Ciebie. Żeby odnalazł Ciebie i aby żył w tej pięknej relacji z Tobą. I wtedy, żeby tą piękną relację zanosił do swoich bliskich, do ludzi, których kocha, do ludzi, wśród których Ty go postawiłeś i będziesz stawiał dalej. O tak, Panie. Jesteś Bogiem wielkim i świętym. I dziękuję Ci, Panie. Pobłogosław też Martę, która, Panie, widzisz, ogoliła mnie, zrobiła mi fryzurę. Jak się o mnie zatroszczyłeś, chciałem szukać gdzieś w Nowym Sączu fryzjera, barbera. A tu nagle jedna kobieta, dwie kobiety do mnie podchodzą po rekolekcjach, z czego jedna jest fryzjerką i barberką. I Panie, i znowu zatroszczyłeś się o mnie i już się czuję fajnie, bo już nie jestem zarośnięty jak skrzat leśny. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję, że Ty stawiasz ludzi. Dziękuję, że Ty się troszczysz. Dziękuję za te piękne świadectwa, które słyszałem. I dziękuję za tą pyszną kawę, którą znowuż mogłem w Nowym Sączu mrożoną pić w starym koktajlbarze. I że tam wierzę, że dzisiaj też pojadę na kawę, bo bardzo lubię tą kawę i to miejsce. Jest to najlepsza kawa mrożona. Panie, bądź uwielbiony. O tak. I Tatusiu, niech te wszystkie różne spotkania, niech te rekolekcje tu w Librantowej, niech one dotykają, powiem tak, tych, których mają, no bo ktoś już jest wierzący, nie potrzebuje tego dotyku. Ale proszę Cię, Duchu Święty, abyś przychodził do tych wszystkich, którzy się źle mają. I aby Twoja miłość od nas wychodziła i Twoja miłość zarażała świat i zalewała świat. I ja wierzę, że ludzie na świecie mogą żyć pięknie, Panie. Ale jedyny sposób na świecie to jest żyć według Twoich standardów i według Twego słowa. I Tatusiu, ja chcę być zakochany w Twoim słowie, chcę być zakochany w Twojej drodze i chcę do końca mego życia na ziemi głosić Twoje słowo tym, którzy się pogubili. Też Ci, Tatusiu, oddaję wszystkie wspólnoty, które są przy parafiach, w kościołach, na całym świecie. Te, które są może teraz zdziesiątkowane po COVID-zie, w takim sensie, że ludzie ze strachu poodchodzili. Są zdziesiątkowane po tych różnych zachowaniach kościoła, które lokalnie były w danych miejscach. Czy z innych powodów, Panie? Czy właśnie z powodu braku przebudzenia charyzmatów i Bożej mocy? I zaczęły przymierać, zaczęły być kółkami wzajemnej adoracji. Tato, ja Cię proszę, teraz poślij swego ducha. Jak trzeba, poślij Bożych ludzi, lub możesz aniołów, lub Ty sam przyjdź osobiście, aby tych ludzi na nowo zagospodarować, aby tych ludzi na nowo podnieść, aby tych ludzi na nowo napędzić, tak jak w cudowny sposób napędziłeś świętego Szawła, znaczy Pawła potem, tak. Panie, może niektóre z tych wspólnot potrzebują właśnie zmiany kierunku, że szły w jakąś taką stęchłą stronę, choć wydawało się im, że dobre. Ale jak przyjdzie nowy wiatr Ducha Świętego, nowy powiew, to wierzę, że może im pokazać, odwrócić. Może Ananiasza do nich poślesz. Poślij.
aby przejrzeli, może już z ich oczy się zamknęły, Panie, i nie widzą Twojej drogi i idą po jakiejś drodze, która wydaje się im słuszna, podobnie jak Szaweł. Wydawało mu się, że idzie słuszną drogę, a szedł dokładnie w przeciwną stronę. Duchu Święty, niech pełnia Bożej mocy przychodzi i ożywia. Ożywia wszystkie wspólnoty, aby one prężnie działały i zanosiły Chrystusa światu, miłość światu. Oddaję Ci, Tato, też tylko więźniów, bo jestem w Nowym Sączu, gdzie to już głosiłem. Znasz tych ludzi, Panie, którzy cierpią, którzy są przez złe wyroki w więzieniu. O tak, Panie, i są niewinni, a siedzą w więzieniu. Oddaję Ci też tych winnych, którzy się już nawrócili, ale stary człowiek do nich wraca. Przychodź z Twoją łaską i z Twoją miłością. Tak, Panie. Przychodź do dzieci, wnuków, które się gubią. Przychodź z nową łaską, nowym światłem. Amen. Do każdego z nas. Abyśmy byli narzędziami, abyśmy czuli, że dzisiejsza Ewangelia jest o nas i abyśmy jako ochrzczeni i uwierzeni, ci, którzy uwierzyli, bo Ty już w nas uwierzyłeś, abyśmy poszli i żeby te znaki nam towarzyszyły, abyśmy złe duchy wyrzucali, nowymi językami mówili, węże brali do rąk, czy cokolwiek za tego wypijemy, aby nam nie szkodziło, czy cokolwiek za tego przyjmiemy, aby nam nie szkodziło. Amen. I żebyśmy na chorych kładli ręce i by oni byli według Twojego słowa, Panie, i Twojej woli, Twojego zamysłu uzdrawiani. Amen. Teraz, Duchu Święty, kładę rękę na wszystkich, którzy potrzebują Twojego dotyku. Amen. Wraca do mnie garnek, wielki, potężny garnek, mieszany taką dużą drewnianą łyżką i z niego po prostu robale podczas tego mieszania wyłażą. Paskudne, brzydkie robale. Ja wierzę, że to jest taki znak, że Bóg pokazuje, że to wszelkie kłamstwo, wszelkie robactwo, wszelka zaraza, która chce wejść w Twoje życie, czy może już weszła, jest i była mała i jej nie widziałeś, ona wychodzi. I to, co widzę, to Bóg pokazuje, że potem ten garnek jest czysty, nie ma tam żadnych zabrudzeń. I wpierw to wyglądało jak sos do mięsa, a potem to wyglądało jak czysta woda. I Bóg chce, byśmy pili czystą prawdę, nie z domieszką fałszu. Amen. A tą prawdę mamy w Słowie Bożym. Bożego dnia i do zobaczenia. Pa, pa. A, przypominam jeszcze o zadaniu Hebrajczyków 11:1 na pamięć. Kto już się nauczy, niech napisze komentarz. Już się nauczyłem. A ja już Wam gratuluję. O, łapka w górę i dzwoneczek. Nigdy tego nie robiłem, ale jak ktoś chciał, to może. Pa. Wielbię Cię, wspaniałego Boga. Uwielbiam. Widząc Twoją twarz, napełniam się Twoim blaskiem. Stojąc przed Twoim tronem,